Wybory samorządowe 2024. Debata w Weekend FM. Jest 10 minut po 9. Arkadiusz Rzeczejewski, dzień dobry. W Weekend FM kolejne spotkanie z kandydatami na wójtów i burmistrzów miast i gmin w naszym regionie. To już przedostatni dzień naszych debat, już na ostatniej prostej. Dziś gościmy kandydatów na burmistrza Człuchowa, 13-tysięcznego miasta z 83-milionowym budżetem. Są z nami pan Mariusz Przyszlak, który startuje z własnego komitetu KWW Przyszlak. Dzień dobry. Dzień dobry, Człuchów. Witam wszystkich radiosłuchaczy oraz tych, którzy oglądają nas na YouTubie. I pan Ryszard Szybajło, który również startuje z własnego komitetu KWW. Ryszard Szybajło, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy Radia Weekend, a przede wszystkim Człuchowian. Ja przypominam, że audycja odbywa się na żywo, dlatego przyjęliśmy taką zasadę, zgodnie z którą każdy z panów ma minutę lub dwie na wypowiedź oraz po 30 sekund na początkową autoprezentację i końcowe podsumowanie. Kolejność wypowiedzi będzie się zmieniać tak, żeby przynajmniej raz każdy z panów zabierał głos jako pierwszy. Jeśli któryś kandydat będzie chciał się odnieść bezpośrednio do słów swojego kontrkandydata, to musi to zrobić w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź. A więc zaczynamy od autoprezentacji i jako pierwszy poproszę pan Mariusz Przyszlak. 30 sekund dla pana. Drodzy mieszkańcy Człuchowa, nazywam się Mariusz Przyszlak, wykształcenie wyższe, posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi i dla ludzi jako pedagog, wychowawca, psycholog sportowy, kurator sądowy, społeczny oraz przewodniczący klubu radnych Każdy jest ważny. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Nie należę do żadnej partii politycznej. Prywatnie żona Beata, dwie córeczki Różyczka i Basia oraz piesek Leo. Dziękuję bardzo i pół minuty dla pana Ryszarda Szczybajło. Jestem burmistrzem Człuchowa, pedagogiem, samorządowcem i mediatorem. Prywatnie mężem i ojcem dwóch dorosłych córek. Moje wieloletnie doświadczenie to solidne fundamenty mojej pracy. Stawiam na współpracę i transparentność. Kandyduję, bo przede wszystkim kocham nasze miasto. Dużą satysfakcję daje mi obserwowanie, jak się rozwija i pięknieje. Dzięki mojemu zaangażowaniu i wiedzy Człuchów rozwija się w sposób zrównoważony i bezpieczny dla naszych finansów. Udowodniłem, że jestem skutecznym menadżerem i chciałbym dokończyć to, co rozpoczęliśmy. Dziękuję. Moją misją jest troska o każdego mieszkańca Człuchowa. Dziękuję bardzo. Tak apeluję, żeby mieścić się w tych ramach czasowych. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie już dotyczące Człuchowa. Jaki panowie macie pomysł na miasto, na tą nadchodzącą kadencję? Co jest waszym zdaniem największym problemem, czy też wyzwaniem tej nadchodzącej kadencji? No i jak sobie zamierzacie z tym wszystkim poradzić? Tym razem jako pierwszy głos zabiera pan Ryszard Szybajło. Proszę bardzo, dwie Największym minuty. Wyzwaniem jest maksymalne pozyskanie funduszy z nowej perspektywy unijnej. W obecnej kadencji zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 100 milionów złotych, z czego ponad 60 milionów to dotacje. Mój pomysł na miasto opiera się na 5 filarach. Dla przedsiębiorców i pracowników proponuję uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy obwodnicy pod potrzeby przyszłych inwestorów, co spowoduje wzrost gospodarczy Człuchowa oraz wygeneruje nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Wyzwaniem jest demografia, więc musimy zadbać o najmłodszych i najstarszych mieszkańców w tym celu. Planujemy gruntowny remont przedszkola i żłobka, budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, modernizację biblioteki miejskiej i inwestycje w edukację. Trzecim filarem są programy mieszkaniowe dla młodych. W tym zakresie planujemy budowę kolejnych mieszkań z niskim czynszem i z możliwością wykupu na własność. W obszarze sportu i rekreacji planujemy budowę hali sportowej przy szkole podstawowej, modernizację kina, budowę tężni solankowej i małego amfiteatru, budowę tras rowerowych oraz zagospodarowanie nabrzeży jezior. Ponadto wybudujemy boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni na Osirze. W zakresie infrastruktury miejskiej rozpoczniemy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Traugutta, budowę nowoczesnego przoku w Kiełpinie, przebudowę ulicy Królewskiej, dalszą modernizację dróg osiedlowych oraz budowę nowych parkingów. Ponadto zrobimy wszystko, aby powstała nowa linia kolejowa Człuchów Wierzchowo-Dworzec. Istotnym elementem powyższych filarów jest zespół świetnych fachowców, który udowodnił mi, że są rewelacyjni i bardzo dziękuję im za rewelacyjne wyniki Człuchowa. Dziękuję bardzo i teraz dwie minuty dla pana Mariusza Przyszlaka.
Największym bogactwem i potencjałem Człuchowa są jego mieszkańcy. Przez ostatnie lata Człuchów skurczył się około 3000 mieszkańców i dziś jest nas ponad 12 tysięcy. Tylko 12 tysięcy. Czas spojrzeć na Człuchów przez pryzmat dużych obrazów i wprowadzić zmiany. Moja kadencja oparta jest o tak zwaną piątkę Przyszlaka. Społeczeństwo obywatelskie, komunikacja z mieszkańcami, wydarzenia kulturalne, infrastruktura i biznes. Pierwszy krok, przywrócenie budżetu obywatelskiego do 300 tysięcy złotych. Wprowadzimy rady okręgów i osiedli tak, aby były ciałem doradczym dla mnie i dla radnych. Becikowe dla mieszkańców 1000 zł. W Człuchowie powinna być wspólna siedziba dla stowarzyszeń i klubów seniora. Idealnym miejscem jest MDEK. Prosty dostęp do burmistrza i do radnych przez różne kanały, w tym aplikację mobilną i e-urzędnika, który dotrze do seniorów lub potrzebujących bez konieczności wychodzenia z domu. I mogę obiecać jedno. Nie założymy Facebooka 3 miesiące przed wyborami, tylko na cele kampanii. Będziemy do Państwa dyspozycji przez cały czas. Stworzymy cykl wydarzeń kulturowych w ramach miasta festiwalowego. Otwarte wydarzenia dla mieszkańców, w tym jarmarki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, kino plenerowe, przywrócimy życie na rynku miejskim i uruchomimy targowisko miejskie dla lokalnych wystawców. Zainwestujemy w nowe obiekty, takie jak amfiteatr w Parku Luizy, będziemy lobować o plaże na Starych Łazienkach, sztuczne boisko na Osirze. Dziś miasto rok do roku przekazuje dotacje w kwocie ponad 1 000 000 zł na Osir. Nie możemy pozwolić na to, aby Osir sprzedać. Osir musi być w naszych rękach. Rozwiniemy także system parkingowy i komunikację miejską. Stworzymy ścieżki wokół jezior i wyremontujemy drogi według priorytetów. Stworzymy tereny inwestycyjne dla biznesu, regularne spotkania z człuchowskim biznesem i rozbudujemy sieć kanalizacyjną i zapewnimy mieszkania komunalne. A to wszystko będzie spięte w jedną klamrę, czyli Człuchowską Kartę Mieszkańca. System ulg i zniżek dla mieszkańców Człuchowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie do kontrkandydata. Każdy z panów może zadać jedno krótkie pytanie kontrkandydatowi, a zapytana osoba ma minutę na odpowiedź. I tym razem jako pierwsze pytanie zadaje pan Mariusz Przyszlak. Jak wcześniej wspólnie ustaliliśmy, Człuchów się wyludnia oraz od lat nie ściągnięto dużego biznesu do Człuchowa. Studenci i doświadczeni pracownicy nie wracają, bo brakuje atrakcyjnych i ambitnych ofert pracy. Wchodząc na stronę Urzędu Miasta, w podstronie Władze Miasta widzę 2 z 4 osób, to jest wiceburmistrz oraz skarbnik, którzy są z Sympulna Krajeńskiego. Moje pytanie, nie ma pan zaufania do mieszkańców Człuchowa, czy nie wierzy pan w ich umiejętności i kompetencje? I minuta na odpowiedź, pan Ryszard Szybajło, proszę bardzo. Jak najbardziej wierzę w mieszkańców Człuchowa i jak państwo pamiętacie, był ogłoszony konkurs na skarbnika miasta i na wiceburmistrza. Nie przyniósł rezultatów, nie było chętnych i nie było osób, które spełniały nasze wymagania. Po kilku zapytaniach i konkursach udało się wybrać bardzo dobrego skarbnika, z którego jestem dumny. To jest pani Stupałkowska Urszula, która ma tytuł doktora związanego z finansami. Natomiast jeśli chodzi o wiceburmistrza, zależało mi na tym, aby to był fachowiec, który ma uprawnienia budowlane, ponieważ nastawiałem się na duże inwestycje w Człuchowie, na wiele inwestycji i po kilku konkursach udało się znaleźć pana Tomasza, który rewelacyjnie spełnia swoje funkcje. Dziękuję bardzo. No i teraz pytanie zadaje pan Ryszard Szybajło. Jaki ma pan plan na sprostanie wymogom zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych po roku 2025? Wie pan, możemy rozmawiać o tabelkach w Excelu, możemy rozmawiać o cyferkach, a dla mieszkańców Człuchowa liczy się to, co jest najważniejsze, czyli rozwój Człuchowa. Dlatego nasz program koncentruje się na tym, aby wszystkie te postulaty, które przedstawiamy w programie wyborczym, opierać na finansach publicznych, na finansach zewnętrznych. I możemy rozmawiać o artykułach, możemy rozmawiać o Excelu, możemy mówić o cyferkach, ale tak naprawdę najważniejszy jest rozwój Człuchowa. Nie mówi pan na temat cały czas. Ja się pytam o artykuł 242. Nie Excel, a rozwój Człuchowa. Zatrzymanie mieszkańców i rozwój Człuchowa jest dla nas kluczowy. Dziękuję. Wybory samorządowe 2024. Słuchasz debaty w Weekend FM. Prawie 20 minut po 9 w studiu Weekend FM kandydaci na burmistrza Człuchowa, pan Mariusz Przyszlak z komitetu KWW Przyszlak i pan Ryszard Szybajło z komitetu Ryszarda Szybajło. Teraz już czas na wzajemną ocenę programów wyborczych. Jak panowie oceniacie programy wyborcze swojego kontrkandydata? Tutaj czas na wypowiedź minuta i zaczyna pan Ryszard Szybajło. Proszę bardzo.
Nie ukrywam, że program pana Przyszlaka jest w większości kopią programów innych komitetów, zwłaszcza mojego, ogłoszonego w lutym na naszej konwencji. Pan Przyszlak, będąc radnym przez ponad 5 lat, nie zrealizował żadnego postulatu z tej listy, a jego populistyczne obietnice świadczą o tym, że nie ma wiedzy na temat budżetu miasta. Kolejnym przykładem braku wiedzy jest podanie nieprawdy i wprowadzenie w błąd mieszkańców w sprawie wyniku finansowego OSIR-u. To, co utkwiło mi w pamięci z kampanii wyborczej konkurenta, to historia prosto z piaskownicy z przerobionym zdjęciem, lekceważenie ludzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym czy przedsiębiorców uczciwie konkurujących w przetargach. Dobry radny po pięcioletniej kadencji powinien znać realia finansów publicznych i ustawę o samorządzie gminnym. Niestety po lekturze programu konkurenta mam wątpliwości, czy tak jest. Natomiast mój program wyborczy opiera się na doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy i realnych możliwościach finansowych Człuchowa. Dziękuję bardzo i czas dla pana Mariusza Przyszlaka. Proszę bardzo. Jest pan tutaj teraz niewiarygodny. Mówi pan, że opieram swój program o pana, a mój jest nie do zrealizowania, więc gdzie tutaj konsekwencja? To po pierwsze. Wspomina pan w swoim programie wyborczym o rozwoju firm i nowych miejscach pracy, a przez blisko 20 lat nie ściągnął pan do Człuchowa żadnego dużego biznesu. Mówi pan o opiece dla najmłodszych, a jeszcze kilka lat temu wraz z Radą Miejską planowano było zamknięcie przedszkola Jacka i Agatki i tylko postawa rodziców i ich bliskich, którą postawę trzeba pochwalić, spowodowały, że ten pomysł zamknięcia jedynego przedszkola publicznego upadł. Pisze pan o kanalizacji na Trałguta. Mamy XXI wiek, a przez lata nie zostało to zrealizowane, tak samo jak drogi w tym terenie. Wskazuje pan na inwestycje na przyszłą kadencję, a w znacznej części są to inwestycje, które są realizowane teraz lub na które już otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach miejskiego obszaru funkcjonowania lub innych środków. Bajka, boisko przy jedynce, sala widowiskowa przy kinie. Czyli to są tak naprawdę postulaty tej kadencji, a nie przyszłej. I w końcu 20 tysięcy na basen. Cieszę się, że po raz kolejny przyznał mi pan rację i że warto takie rzeczy realizować. Dziękuję bardzo. Tak, dotarliśmy do końca. Teraz czas na podsumowanie. Co panowie na koniec chcecie przekazać mieszkańcom Człuchowa, swoim wyborcom? Dlaczego to właśnie na jednego z was w najbliższą niedzielę powinni oddać swój głos? Jako pierwszy głos zabiera pan Mariusz Przyszlak. Proszę bardzo, 30. Szanowni państwo, jak widzicie, ja nie atakuję personalnie, tylko atakuję program i merytorykę i na tym chciałbym się skoncentrować. Po pierwsze, dziękuję mieszkańcom Człuchowa za liczne spotkania, rozmowy i wsparcie na każdym etapie tej kampanii. Moja osoba oraz kandydaci na radnych KWW Mariusza Przyszlaka są gwarantem na to, że energia oraz doświadczenie pozwolą nam zrealizować strategię oraz wizję rozwoju miasta dla mieszkańców, co pozwoli zatrzymać odpływ ludzi i przyciągnąć firmy z zewnątrz. Zapraszam państwa do tego, aby już 7 kwietnia pójść na wybory i oddać głos na Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Przyszlaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo i na zakończenie pan Ryszard Szybajło, proszę bardzo, pół minuty. Drodzy Człuchowianie, wierzę w waszą mądrość i wiem, że dokonacie właściwego wyboru. Przed nami perspektywa z rekordową ilością środków unijnych na inwestycje. Część tych środków już zdobyliśmy. Mamy zespół i doświadczenie, by pozyskać kolejne. A budżet przygotowaliśmy tak, aby każdy realizowany projekt miał zabezpieczony wkład własny. Gwarantuję wam stabilność, opiekę i rozwój, a moja determinacja, odwaga i energia sprawią, że w Człuchowie będzie się żyło jeszcze lepiej. I tak już naprawdę dotarliśmy do końca. Dziękuję bardzo panowie za udział w tym spotkaniu dzisiejszym. Oczywiście zachęcamy do pójścia na wybory. W Człuchowie uprawnionych do głosowania jest 10,5 tysiąca wyborców. A dziś w Weekend FM byli z nami kandydaci na burmistrza Człuchowa. Pan Mariusz Przyszlak, dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia. I pan Ryszard Szybajło, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, wspaniałego dnia i zapraszam 7 kwietnia na wybory. Dziękuję bardzo. Jeszcze dziś po 11 w Weekend FM debata z kandydatami na burmistrza Sępólna Krajeńskiego. Serdecznie zapraszam. Oczywiście te wszystkie zapisy debat znajdziecie na weekend.fm.pl. Za teraz dziękuję. Arkadiusz Jerzejewski. Do usłyszenia. Wybory samorządowe 2024. To była debata w Weekend FM. Weekend FM.